Kazanie dzisiejsze zatytułowałem Okrzyk nadziei. Pamiętam pewną historię, kiedy moja siostra rodzona, z którą zresztą razem przyjmowałem chrzest, zachorowała. Miała w głowie takiego glejaka, z taki guz, który był ani tego operować, ani tego leczyć. Nie mogła wziąć też tej terapii chemicznej. I tak naprawdę funkcjonowała. I ona pracowała w Niemczech. I pamiętam, że któregoś dnia, którejś nocy dostałem telefon od mojej siostrzenicy, która akurat wtedy też była w Niemczech, że moja siostra Terenia umiera, że jest w agonii. I pamiętam, to była taka szokująca dla mnie informacja. Nie wiem, która to była godzina, ale to była noc, może 12, może pierwsza. Miałem wtedy jeszcze psa i poszedłem z nim na spacer do lasu. I wtedy w tym lesie zacząłem krzyczeć i wołać do Pana Boga. I powiedziałem: Panie, poświęciłem całe swoje serce, całe swoje życie w służbie dla Ciebie. Pomóż mi się spotkać jeszcze z moją siostrą. Pomóż Boże, aby mógł tam pojechać do Niemiec i spędzić chociaż jeszcze jedną małą chwilkę. Z tego spaceru wróciłem nad ranem, gdzie było już widno. Modliłem się całą noc. Ale nigdy nie zapomnę tego krzyku. Tego okrzyku rozpaczy z mojej duszy. I kiedy wróciłem do domu, otrzymałem telefon też od tej samej siostrzenicy, która powiedziała: nie wiem, co się stało. Lekarze są zszokowani i zdziwieni. Terenia właśnie je śniadanie. I wiedziałem, że ta modlitwa, moja modlitwa, dotarła przed oblicze Boże. Ten mój krzyk rozpacz. Dlatego dzisiaj moje kazanie zatytułowałem Okrzyk nadziei. Bo jesteśmy ludem wiary. Bo mamy Zbawiciela, mamy Boga, który dokonuje wspaniałych rzeczy. Ja nie chcę powiedzieć, że mamy być to, co powiedziałem, nonszalanccy. Nie. Zawsze powinna być ostrożność, rozsądek, mądrość w podejmowaniu różnych decyzji. Ale myślę, że tutaj w tym moim doświadczeniu to też, wiecie, siostra, którą bardzo kochałem, gdzieś sprawy takie emocjonalne wzięły górę. Ale postawmy sobie pytanie. Czy potrafię się cieszyć z tego, co mam? Czy potrafię się cieszyć z tego, kim jestem? Czy potrafię się cieszyć z tego, gdzie mieszkam? Myślę, że w naszym kraju przeżywaliśmy różne etapy. Było bardziej biednie, polepszyło się. Myślę, że dzisiaj jest dobrze. I nagle znaleźliśmy się w innym położeniu. Europa znalazła się w innym położeniu. Nagle pojawił się koronawirus, gdzie skutki tego mogą być tragiczne. I mogą również wrócić trudniejsze czasy. Ale ja dzisiaj przygotowałem historię o 10 trędowatych. Bo wiecie, ta historia, ona coś pokazuje. Ta historia uczy nie tyle o cudzie, który się dokonał, ale ta historia uczy o Bogu, w którego wierzymy.
O Bogu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Ta historia zawarta jest w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale. I od wiersza 11, pozwólcie, że przeczytam do wiersza 19. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od wiersza 11 do 19. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił i donośnym głosem chwaląc Boga i padł na twarz do niego, do jego stóp, dziękując mu. A był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt nie znalazł się, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź. Wiara twoja uzdrowiła cię. Wiara twoja zbawiła cię. Wiara twoja ocaliła cię, według innych przykładów Pisma Świętego. Historia, która opisuje tragedię w życiu 10 ludzi. Oni nie urodzili się trędowatymi. Oni pewno mieli swoje rodziny, swoje żony, swoje dzieci może. Mieli swoją pasję, swoją pracę, swoje marzenia, swoje cele do osiągnięcia. Tak jak każdy człowiek, tak jak każdy z nas. I nagle, nie wiem, może się myli, może ktoś im zwrócił uwagę. Słuchaj, jakaś taka biała plamka się pojawiła. Jedna, druga, trzecia. I trzeba było się udać do kapłana. I kapłan wtedy wypowiadał słowa: nieczysty, trąd. To jest tak, jak idziemy do lekarza. Coś nas boli, w czymś nie domagamy, lekarz kieruje nas na badania, robimy wyniki, przychodzimy z wynikami do lekarza, a lekarz stwierdza: już jest za późno, proszę pana, bo nowotwór ma już przerzuty i tak naprawdę panu zostało 5 roku, 3 miesiące życia. I co się dzieje w życiu takiego człowieka? I w życiu takiego człowieka nie cieszy już, że dzieci, zdobyły wykształcenie. Nie cieszy już, że firma pięknie się rozwija. Nie cieszy już może z nowego domu, z nowego mieszkania. To wszystko nagle w ogóle go nie cieszy. I nie ma sensu. Dlaczego? Bo jedynym jego celem, jedynym jego marzeniem: chcę żyć. Chcę być zdrowy. I taka osoba nie cieszy się już nowym samochodem, pokaźnym kątem, bez planów, bez nadziei i jedno pragnienie: chcę żyć. Kiedy byśmy otworzyli sobie Księgę Kapłańską, 3 Księgę Kapłańską, tam w 13 rozdziale czytamy te słowa. Wiecie, jak taka osoba musiała się czuć? 13 rozdział Księgi Kapłańskiej, czy 3 Mojżeszowej, i od wiersza 45. Trędowatym, na którym jest ta plaga, winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwiszone, brodę zasłoniętą i winien wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Samotnie mieszkać będzie. Jego mieszkanie będzie poza obozem. Wyobrażamy sobie teraz tego człowieka, który nie tylko musiał zostawić swój dom, swoją rodzinę, tych, których kochał, ale również nad jakimś odludnym miejscem
musiał w samotności przebywać. A kiedy przechodził, to musiał krzyczeć: nieczysty, nieczysty, nieczysty. I teraz wyobrażacie sobie, co musiało się w głowie dziać tego człowieka, co musiało się w sercu dziać tego człowieka. Nie dość, że stracił wszelką nadzieję na życie, osamotnienie, to jeszcze ten krzyk: nieczysty, nieczysty. Po to, żeby inni, którzy może gdzieś tam przechodząc, mogli uciekać od tego człowieka, żeby nie zarazić się trądem. A ze wszystkich chorób na wschodzie właśnie najstraszniejszy był trąd. Był nieuleczalny i zaraźliwy. I jego nieuleczalne skutki napełniały strachem i trwogą. Żydzi uważali trąd jako karę za grzechy i nazywali tą chorobę palcem dotyku Bożego. Jak wyglądał przebieg tej choroby? Odpadały palce, nos, uszy, policzki, całe ciało gniło i odpadało. Ciało takiego człowieka musiało wyglądać strasznie i okropnie. Nie byli w stanie się umyć. No bo jak ciało gniło, zapach musiał być straszny i odstraszający. Trędowatym nigdy się nie polepszało, ale zawsze ich stan stawał się gorszy. Oczywiście w Piśmie Świętym mamy dwa przykłady uzdrowieniu Miriam i Namana. Ale co się stało, że ci trędowaci, kiedy w drodze do Jerozolimy przechodził Pan Jezus między Samarią a Galileą. Wiecie, żeby z Jerozolimy przejść do Galilei, trzeba było przejść przez Samarię. Żydzi robili takie, wiecie, takie koło, żeby tylko nie przechodzić czasami przez krainę Samarytan. Ale Pan Jezus przechodził. Dla Niego problemu nie było. I popatrzmy, że właśnie myślę, że to, że oni stanęli na drodze Jezusa, to wyobrażam sobie, że przecież mieli swoje rodziny, którzy ich kochali. I kiedy usłyszeli o Jezusie, o tym, który dokonuje cudów, o tym, który przebacza, o tym, który ratuje, ba, o tym, który nawet zmartwychwstał, wyobrażam sobie, że oni polecieli gdzieś z daleka, mówili: słuchajcie, jest nadzieja, jest nadzieja, jest taki Mesjasz, Jego nazywają Jezus. On czyni niesamowite rzeczy i cuda. Spróbujcie Go znaleźć. On może będzie przychodził z Galilei, z Jerozolimy do Galilei. Może przez Samarię będzie przychodził. Czekajcie tam na Niego. I wyobrażam, że nagle sobie, że w umysłach i w sercach tych ludzi powstała nadzieja. Może jest nadzieja dla mnie. Może jest nadzieja dla Ciebie. I oni stanęli. I słyszeli pewno, że chromi chodzą, głusi słyszą, ślepi widzą, umarli są wskrzeszani. I trędowaci są też uleczeni. I stanęli z daleka. Dlaczego stanęli z daleka? Bo trędowatemu nie wolno było blisko stanąć. Oni musieli przynajmniej 50 metrów stanąć od drugiego człowieka. I stanęli z daleka. I to był ten okrzyk. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Dzisiaj, kiedy mamy koronawirusa, są przypadki uleczenia. Zazwyczaj osoby starsze umierają. Ale trąd był zabójczy. Ale jako ludzie zapominamy, że mamy tą chorobę, która nazywa się trąd. A tą chorobą jest grzech. I grzech niszczy tak samo jak trąd. Dzisiaj może powiemy, że nie mamy problemu z narkotykami,
z alkoholizmem, z pornografią. Ale może mamy problem z obmową, z osądzaniem, z zazdrością? Tak jak trąd zabijał, taki grzech zabija. Tak jak trąd oddzielał od swojej rodziny, tak grzech, on dzieli nas. Oddziela od Boga, oddziela od zboru. I tak jak trąd niszczył, taki grzech nas niszczy. Tak jak trąd niszczył od wewnątrz, tak grzech również najpierw nas niszczy od wewnątrz, a potem na zewnątrz. Tak jak trąd był chorobą nieuleczalną, tak grzech jest chorobą nieuleczalną. I jedynym lekarstwem na grzech jest krew Jezusa Chrystusa. Amen. To jest piękne. Jego krew przelana na krzyżu 2000 lat temu, ona nas oczyszcza, obmyła z tego paskudztwa trądu, z tego grzechu. I dzisiaj możemy być ludźmi, którzy mają nadzieję na przyszłość, na wieczność. Ludźmi, którzy mogą zachować wiarę i zaufanie do Boga. Którzy mogą się cieszyć. Którzy mają nadzieję. Zwróćmy uwagę, że nieszczęścia jakoś dziwnie ludzi łączą. Może ten koronawirus zjednoczy nasz kraj? Zjednoczy Kościół, zbory, rodziny? Może nasze serca będą bardziej otwarte? Zobaczmy, że tych 10 trędowatych czytamy, że tam był jeden Samarytanin. I jakoś im to nie przeszkadzało, że jedni byli Żydzi, że inny był Samarytanin. Razem chorowali, razem przebywali, razem rozmawiali, razem jedli, razem spacerowali w tym całym nieszczęściu. Jakoś się normalnie zachowywali. Ale wcześniej, jakże był wielki podział, jakże była wielka różnica. A teraz tą samą drogą idą, bo jest to droga śmierci. A śmierć nie robi żadnej różnicy. Czy jesteś Żydem, czy jesteś Samarytaninem, czy jesteś biednym, czy bogatym. Jeden i drugi nie różni się. Obydwaj umierają. Tu nie ma różnicy między pochodzeniem, czy bogactwem, umiejętnościami, czy wiedzą. Trąd był taki sam i niszczył w taki sam sposób. I nieważne jest, kim jestem, co mam, i jakie mam pochodzenie i co o sobie myślę. Ale wspólna potrzeba Boga powinna zbliżyć nas do siebie. Tak jak wspólna potrzeba Boga zbliżyła do siebie tych trędowatych. Grzech zabija nas wszystkich. Od śmierci nikt się nie wykupi. I czy czasami nie jest tak podobnie i z nami, kiedy nasze życie zaczyna się sypać, kiedy choroba nas powala i wtedy nagle dostrzegamy rzeczy inaczej. Że to, co nas fascynowało, że to, czego pragnęliśmy, że to, czego marzyliśmy, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie dla nas. Kiedy jesteśmy w tej sytuacji, kiedyś na kampie byłem, dowiedziałem się, że mój kolega, przyjaciel miał bardzo poważną chorobę. I nie wiadomo było, czy przeżyje. Kiedy go spotkałem, nie byłem w stanie powiedzieć ani jednego słowa. Bo co powiesz? Wziąłem, tylko przytuliłem go. Powiedziałem: modlę się za ciebie. A on mi powiedział: wiesz, Marek, życie po drugiej stronie jest zupełnie inne. Tak, siostry, bracia. Życie po drugiej stronie, ono jest zupełnie inne. Inaczej widzimy, inaczej postrzegamy. Rozróżniamy bardziej. Nie wiem, jak to jest, ale tak to jest, że życie po drugiej stronie jest inne. W Rzymian 3:23 czytamy: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.
Grzech ma taką samą moc dzisiaj nad każdym człowiekiem. I dzisiaj tego samego Jezusa potrzebujemy, co ci trędowaci potrzebowali 2000 lat temu. Dzisiaj ja i ty potrzebujesz tego samego Jezusa. I dlatego oni krzyczeli i wołali: Jezusie, zmiłuj się nad nami. A powiedzcie, a czy wy wołacie? Czy jeżeli wołacie, czy jest to okrzyk nadziei, czy jest to okrzyk rozpaczy? W tym przypadku, jak tutaj czytamy w tej historii, Jezus odpowiada natychmiast. Ale jeżeli się modlisz raz, drugi, może piąty, dziesiąty, a kiedy Jezus nie odpowiada? A może kiedy modlisz się setny? A może kiedy modlisz się miesiąc, rok, dwa i nie widzisz odpowiedzi? Czy dalej się modlisz? Czy rezygnujesz i przestajesz? Jakim głosem wołasz ty? Jak reagujesz, kiedy nic się w twoim życiu nie dzieje? Jak reagujesz, kiedy Pan Jezus ci nie odpowiada? Wiecie, odpowiedź Jezusa była niesamowita. Pan Jezus mówi: idźcie, pokażcie się kapłanom. Nie było jakiejś takiej ceremonii, uzdrowienia, włożenia rąk, wiecie, wypowiedzeniu jakichś tam słów. Nie. Pan Jezus mówi: idźcie do kapłanów i pokażcie się. Ale kiedy jeden patrzy na drugiego, to widzieli trąd. Widzę tutaj niesamowitą wiarę. Wiarę tych ludzi. Że oni po prostu wykonują polecenie Pana Jezusa, wierzą w to, co Pan Jezus mówi. To jest niesamowite. I oni idą. Ja sobie wyobrażam, że oni idą, jeden patrzy na drugiego, wygląda fatalnie i strasznie. Ale wyobrażam sobie, że w którymś momencie, kiedy oni idą i kiedy tak jeden na drugiego patrzy, nagle jeden widzi u drugim zmianę. I wyobrażam sobie, jak oni idą, przyglądają się, nie dowierzają może i mówią: ty, jak ty fajnie wyglądasz. Ale ty też fajnie wyglądasz. Nagle może patrzą na swoje ręce, widzą swoje twarze, że wszystko się zmieniło. Bo gdy szli, czytamy, gdy szli, zostali oczyszczeni, gdy szli, zostali uzdrowieni. I to jest niesamowite. A więc oni z wiarą szli do kapłanów, żeby pokazać się kapłanom. Ci trędowaci mieli świadectwo Jezusa. Czy masz świadectwo Jezusa w swoim życiu? Bo tam, nad Morzem Szklistym, na górze Syjon, tam ci, którzy śpiewają, każdy miał swoje świadectwo z Jezusem. Każdy przeżył swoje doświadczenie z Jezusem. Może dzisiaj ja potrzebuję takiego świadectwa i ty potrzebujesz takiego świadectwa, aby się nawrócić do Pana. Można Chrystusa dokleić do swojego życia i można Chrystusa uczynić swoim życiem. Ja nie chcę doklejonego Jezusa. Ja nie chcę, żeby Pan Jezus był moją naklejką. Ja chcę, żeby Pan Jezus był moim życiem. Ja chcę, żeby Pan Jezus był na moim tronie. Ja nie chcę, żeby rządziło moje ja. Ale żeby moje ja było wypełnione Chrystusem, to co Paweł napisze: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ja chcę, aby On zasiadł na tronie mojego serca. I czytamy, że wśród tych 10 trędowatych 9 powróciło do swoich domów. Wyobrażam sobie, że oni bardzo tęsknili. Kiedy spotkali się u kapłanów, pierwsze co zrobili?
To pewno biegli do swoich dzieci, do swoich żon, do swoich rodzin. Znowu zaczęła się, wiecie, może ich praca, znowu pojawiła się pasja w im życiu, znowu może jakiś biznes, jakieś interesy robili. Ale jeden nie wrócił do swojej rodziny. Nie wrócił do swoich dzieci, może do swoich rodziców. On wrócił do Jezusa. On wrócił do Jezusa. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, on nawet nie poszedł do kapłanów, tylko on wrócił do Jezusa. I donośnym głosem, chwaląc Boga. To jest niesamowite. Donośnym głosem on wrócił, aby podziękować. Podziękować za to, co otrzymał. I donośnym głosem wydaje okrzyk radości. Czyli oddaje chwałę za uzdrowienie. Oddaje chwałę za zdjęcie piętna przekleństwa. Oddaje chwałę za zdjęcie kajdan śmierci. Oddaje chwałę za życie. Za łaskę. Oddaje chwałę za cud uzdrowienia. On pada do stóp Zbawiciela i mówi: Panie, ja chcę, abyś Ty był moim życiem. Ja nie chcę, żebyś Ty był tylko epizodem w moim życiu. Żebym doświadczył tylko jedne wydarzenie w swoim życiu. Ja chcę, żebyś Ty był Panem mojego życia. Żebyś Ty mógł dalej prowadzić mnie. Ten Samarytanin wszedł na drogę, która przemienia. Wszedł na drogę, która prowadzi do Boga. Wszedł na drogę, która prowadzi do niebiańskiego Jeruzalem. Dla niego nie liczyła się religia. Nie etykietka, kim on jest. Ale dla niego liczył się Jezus. Amen. Dla niego liczył się Jezus. Dzisiaj może afiszujemy się, kim to my nie jesteśmy. I ważne, że jesteśmy w Kościele Bożym. Jestem przekonany. Ale Jezus. Jezus. Niech Jezus będzie naszym życiem. Wiecie, Samarytanom nie było wolno wejść na dziedziniec. Także tak naprawdę Samarytanin był podwójnie przeklęty. Ale Jezus go nie odrzucił. Jezus go uzdrowił. Jezus stanął na drodze jego życia. Tak jak kiedyś stanął na mojej i na twojej drodze życia. I powiedział: pójdź za mną. Zostaw to, co tutaj jest. Zostań moim sługą. Zostań moim narzędziem. Jezu, zmiłuj się nad nami. Taka krótka modlitwa, ale z jakiej głębokości serca wypowiedziana. Czy modlisz się do Jezusa w taki sposób? A może gdyby dzisiaj Pan Jezus zadał Ci pytanie: bracie, siostro, co chcesz, abym Ci uczynił? Kiedy Bartymeuszowi zadał to pytanie: co chcesz, abym Ci uczynił? Bartymeusz mówi: Panie, abym przejrzał. Jair, przełożony synagogi, aby moja córeczka była zdrowa. Setnik ohorty rzymskiej, aby mój sługa był wyleczony. Trędowaty z 5 rozdziału, aby był oczyszczony. Dzisiaj ty i ja, gdyby Pan Jezus zadał Ci pytanie, co chcesz, abym Ci uczynił? Co chcesz, abym Ci uczynił? A może Ty nic nie potrzebujesz? Bo Laodycea w Księdze Apokalipsy 3:17 mówi: ja jestem bogaty, wzbogaciłem się, nie potrzebuję niczego.
Ale prorok Jeremiasz w 33 rozdziale, wierszu 3 mówi: wołaj! Wołaj na całe gardło! Wołaj do mnie! Odpowiem ci! Oznajmię ci rzeczy wielkie, niedostępne! Wołaj! Nie rezygnuj! A jeżeli ty nic nie potrzebujesz, czy może być gorszy stan? Wiecie, faryzeusze nie kradli. Faryzeusze nie byli ateistami. Byli bardzo religijni w swoich obrzędach, skrupulatni w oddawaniu dziesięciny. Oni niczego nie pragnęli, nie potrzebowali, ponieważ uważali siebie za sprawiedliwych. Dlatego nic nie otrzymali. I dlatego mamy tą przypowieść, faryzeusz i celnik. Faryzeusz nic nie potrzebował. On dziękował Panu Bogu za to, kim jest. Czy czasami, siostry i bracia, nie zapominamy, że Jezus ciągle chce nam dawać? Że ten Jezus ciągle chce dokonywać cudów w naszym życiu? Tylko że ci trędowaci byli świadomi swojego grzesznego stanu, dlatego wołali głośno i z przekonaniem. I dzisiaj może mamy problemy dlatego, bo nie jesteśmy w stanie ujrzeć siebie, w jakim jesteśmy stanie duchowym. Jezus dotknął ich serc i stał się cud w ich życiu. I dzisiaj może ja i ty potrzebujemy Bożego dotyku, aby być ożywionym mocą Ducha Świętego. Psalmista w 37 psalmie, w wierszu 5, powie takie niesamowite słowa: powierz Panu drogę swoją. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. A Izajasz: ci, którzy ufają, nabierają siły, wzbijają się w górę, na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. 39-31 Izajasza. Gdzie poszło tych 9? Nie wiem. Co się z nimi stało? Nie wiem. Słowo Boże nie mówi. Ale Słowo Boże wyszczególnia tylko tego jednego. Samarytanina. Dzisiaj Bóg chce, abyś ty i ja przyszedł do Niego, aby Go wielbić. Wielbić Go za zbawienie, wielbić Go za nadzieję, wielbić Go za wieczność, wielbić Go za poznanie. Wielbić Go za cuda, za ochronę w naszym życiu. I w tamtym czasie faktycznie, żeby być uznanym za zdrowego, trzeba było iść do kapłana. Ale ten Samarytanin przyszedł do Jezusa. A dzisiaj Jezus. Dzisiaj ten sam Jezus jest Twoim i moim arcykapłanem. Amen. Dzisiaj Ty nie musisz udawać się do innych kapłanów ziemskich, ale dzisiaj możesz udawać się do samego nieba, bo tam mamy tego arcykapłana. Tam możemy wyznawać swoje grzechy. Tam doświadczamy odpuszczenia, przebaczenia, pojednania. Bo On jest naszym arcykapłanem. Prawdziwym arcykapłanem. Jak autor listu do Hebrajczyków napisze w 8 rozdziale, że właśnie to jest 8 rozdział, wiersz 1. Pozwólcie, że główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Główną, czyli najważniejszą rzeczą, że nasze relacje powinny być pionowe z naszym Jezusem. Pionowe, a między nami poziome. I tam mamy się udawać przed niebiański majestat. Dlatego, że tylko On wstawia się za nami.
Że tylko Jezus jest w stanie usunąć mój i Twój trąd z naszej duszy. Że tylko Jezus jest w stanie oczyścić Ciebie i mnie z naszego grzechu. Dlatego przelał swoją krew, połączył niebo z ziemią, abym ja i Ty mógł żyć, mógł być pojednany, mógł być oczyszczony, aby otworzyć nam drogę do wspaniałego nieba. Tam, gdzie On teraz oręduje za nami. I stamtąd przyjdzie po nas. Jako po swoje dzieci, oczyszczone, uświęcone. Jeżeli chcesz prowadzić życie bez Boga, to zostajesz trędowaty. I tego trądu nie jest w stanie zabić żaden antybiotyk, żaden lek. Na ten trąd jest tylko jedno lekarstwo. Jezus. Jego święta krew przelana na krzyżu. Siostry, bracia, wzbijmy się przed niebiański majestat, przed niebiański tron. To jest grzech, to jest o wiele poważniejsza sprawa niż koronawirus. Bo z koronawirusa możemy być wyleczeni. Ale z grzechu leczy tylko Jezus. Tylko On. To jest to jedyne, najpiękniejsze, najwspanialsze imię, w którym jest nasze zbawienie, nasze odkupienie, nasze pojednanie, nasza wieczność. To jest ciągle ten sam Jezus. Cudowny Jezus. Cudowny Zbawiciel. Cudowny Odkupiciel. On wziął krzyż. Ten krzyż, który tak naprawdę my zasługujemy. To my powinniśmy ponieść krzyż. To my powinniśmy ponieść śmierć. To my powinniśmy być opluwani. To my powinniśmy być biczowani. To my powinniśmy być wyszyzani i wyśmiewani. Ale nasz Pan, On tego wszystkiego doświadczył. Otworzył nam nową drogę. Drogę nadziei, drogę zbawienia, drogę ratunku. Dlaczego więc mamy zejść z tej drogi, która prowadzi do wieczności? Dlaczego mamy zejść z tej jednej drogi, która jest tylko najważniejsza w naszym życiu? I tylko ta droga prowadzi do Jezusa Chrystusa. Drogę, którą przedstawia Jego Słowo, Słowo Boże. Jest czas, abyśmy szukali Pana codziennie. Oddawali Mu swoje życie, swoje serce, aby mógł nas prowadzić i przeprowadzić przez te wydarzenia, w którym przyszło nam żyć. Ufajmy. Ufajmy naszemu Panu. Polegajmy na Nim. Módlmy się do Niego. Wołajmy za nasz kraj, za Kościół, za nami samimi. Wołajmy za biednych, za cierpiących, aby dobry Bóg również mógł jak najwięcej uratować ludzi i wyrywać ich z ciemności do cudownej swojej światłości. Ze śmierci do życia, z doczesności do wieczności. Tam, gdzie zawsze będziemy radośni i szczęśliwi, gdzie nie będzie ani grzechu, ani mozołu, ani trudu. Bo sam Bóg będzie z nami. Życzę Wam, abyśmy mogli się tam znaleźć. Ale tutaj jest droga. Jedna droga, która prowadzi do Jezusa. I na tej drodze są drogowskazy. Kierujmy się nimi. Do Jezusa. Do tego pięknego imienia Jezus Chrystus.